Szczęśniak Pojazdy Specjalne, spółka z o.o. To firma w 100% rodzinna, która od 33 lat zajmuje się produkcją samochodów specjalnych na rynek pożarniczy, wojskowy, policyjny, czy wszystkiego rodzaju samochody specjalne, jakie są dostępne na rynku. Zaczynaliśmy od 5 pracowników, od remontów starych samochodów. Produkcja samochodów nie była tak do końca możliwa, ponieważ nie było żadnych wytycznych, niczego, jak to zrobić. Musieliśmy się na czymś uczyć, więc zaczęliśmy remontować te, które były na rynku, czyli stary i Elcze. Około 1/3 naszej produkcji to są wyroby na zagranicę. Robimy różne rzeczy, nie tylko samochody pożarnicze. W tej chwili mamy wygrany kontrakt na holowniki do armii szwedzkiej. Wyprodukowaliśmy na Afrykę barkę gaśniczą do gaszenia rafinerii z Nilu, gdzie jest największej wydajności pompa pożarnicza, która również napędza tą barkę. Unia dużo dobrego zrobiła. Pomogła firmom wejść na inne rynki. Nie trzeba się starać tak dużo o wizy, odprawy celne. To wszystko jest bardzo uproszczone. Na pewno nie byłoby tego budynku, gdyby nie dotacja unijna. Unia pomagała jakby w dwie strony. Jedno, naszych klientów, którzy zamawiają u nas samochody, że mają dotacje i mogą kupić ten samochód, a u nas, że mogliśmy wybudować tą firmę, pokupować maszyny, środki, przeszkolić ludzi. Przez te 30 lat działalności musiałam pokazać się jako kobieta ze wszystkich stron. Nie tylko taką lekką, miłą panią, ale również być twardym szefem, wymagającym pracodawcą. Problemem było niedocenienie współpracowników albo firm konkurencyjnych, którzy uważali na początku, że kobieta nie jest w stanie sobie dać radę, że kobieta to nie jest partner. Wszelkie te trudności, które spotykałam, dodawały mi skrzydeł i motywowały, bo kobiety mają coś takiego, że one się nie poddają, ale chcą pokazać, że są dobre, że sobie dadzą radę. Muszą być o wiele lepsze od panów, żeby być na równorzędnym stanowisku z mężczyznami. Firma ma też bardzo dużo różnego rodzaju nagród, wyróżnień. Mamy certyfikat Rzetelna Firma, mamy co roku diamenty Forbesa i co roku firma jest nagradzana liderem bezpieczeństwa państwa. Nie mam zbyt wysokich planów i marzeń. Wolałabym, żeby to wszystko funkcjonowało i było w miarę stabilne. Bo bardzo dużo osiągnęłam. Jestem dumna z tego, co mam. Film powstał w ramach projektu Dialog Społeczny, uwarunkowania regionalne, krajowe i unijne, dofinansowanego przez Unię Europejską.